chcielibyśmy dzisiaj przedstawić kandydatów do Rady Miasta z Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusza Wiśniewskiego. Będziemy jeszcze program wyborczy w szczegółach przez kolejne konferencje prezentować, a dzisiaj chcieliśmy zapoznać Państwa z drużyną Wiśniewskiego. Część twarzy to znane od lat twarze opolskich radnych, osoby związane ze mną od 2014 roku i dłużej. Część to osoby, które są nowe. Świeżo zaproszone na listy wyborcze, mieliście okazję Państwo parę dni temu już je powoli poznawać. Wszyscy wyróżniają się tym, że są społecznikami, działają na rzecz miasta w różny sposób, w różnych grupach społecznych, czasami na rzecz dzieci, czasami na rzecz osób starszych, czasami jest to aktywność sportowa, czasami jakaś kulturalna, ale są to osoby bez wątpienia, na które warto oddać głos, którym warto zaufać, bo idą, chcą iść do Rady Miasta po to, żeby działać na rzecz miasta, nie myślą o sobie, a tworzą też zgraną drużynę, bo przez te 9 lat pokazaliśmy, że potrafimy zarządzać miastem, wiele rzeczy zrobiliśmy. Mamy jeszcze sporo rzeczy do dokończenia i mamy też nowe pomysły, o których w kampanii powiemy, ale zawsze działaliśmy zgodnie, stąd z dumą z Państwem się spotykamy też w tym miejscu, bo i 9 lat temu ponad 5 lat temu tutaj był sztab naszego Komitetu Wyborczego. Miejsce przyniosło nam szczęście, wierzymy, że i tym razem to szczęście przyniesie. Reprezentując okręg wyborczy numer 1, całe Zaodrze, całą zachodnią stronę Odry, kilka rzeczy, które będziemy kontynuować, bo całość działania jest kontynuacją wieloletniej kadencji pana prezydenta i nas również jako radnych. Rozbudowa szkoły numer 10 w Chmielowicach, Gutenberga 8, powstaje centrum kulturalno-sportowe. Myślę, że otworzymy tam filię MDEK-u. Most na Odrze, który będzie połączeniem pewno dwóch okręgów, ale to w kontynuacji obwodnicy bardzo ważna rzecz. To, co mogę zadeklarować z naszej strony, to to, że będziemy kampanię prowadzić zespołowo. Już dzisiaj wiele słów poparcia dla nas, z tego się bardzo cieszymy. Będziemy oczywiście starali się mocno przekonać tych, którzy jeszcze być może do końca nie są przekonani. Z tych najważniejszych tematów, które chcemy zrealizować, to na pewno rozbudowa filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Skautów Opolskich, więc generalny remont, rozbudowa to jest ta rzecz, ta inwestycja, na którą Opolanie w tym rejonie miasta czekają. Kolejna sprawa, wodny plac zabaw dla dzieci w sąsiedztwie Górki Śmierci na osiedlu Armii Krajowej. Patrzymy też szerzej w kierunku nowych terenów miasta Opola, Czarnowąsy, nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, bardzo długo wyczekiwana inwestycja i obiecujemy już teraz, że ona doczeka się realizacji, tak samo jak plac zabaw w Czarnowąsach. Tych tematów jest dużo więcej. Właśnie to jest to, co wyróżnia tę drużynę, to jest uśmiech, permanentny, nieustający uśmiech. Drodzy Państwo, to są społecznicy z krwi i kości, którzy nie są zaangażowani w spory partyjne czy w dyskusje, które nie są potrzebne na szczeblu samorządu lokalnego, tylko w realną, faktyczną działalność na rzecz mieszkańców, co dali jakby poznać po sobie, realizując już chociażby swoje działalności, czy poprzez Rady Dzielnic, czy poprzez Radę Miasta. Drodzy Państwo, nasz okręg trzeci jest też specyficznym okręgiem łączącym zarówno zabudowę jednorodzinną z dużym osiedlem mieszkaniowym, jakim jest dzielnica Malinka, czy osiedle Malinka, które też bardzo mocno się rozwija i tam chcielibyśmy cały czas poświęcać uwagę na to, aby przywracać komfort, bardzo fajny komfort mieszkania w tym miejscu, to znaczy już zrealizowaliśmy chociażby tężnię czy park sensoryczny w tej okolicy, natomiast myślimy o tym, żeby przystąpić do projektowania i prac nad budową szkoły podstawowej, która też w tym miejscu jest niezwykle potrzebna. Jeśli mówimy o takiej całej południowo-wschodniej części miasta, to mówimy też o rozwoju ścieżek rowerowych, o remontach najważniejszych dróg, jak chociażby ulica Wschodnia czy Strzelecka. Mamy tam również duże osiedle mieszkaniowe w południowej części, czyli osiedle Metalhem, w którym już mamy dokumentację techniczną na stworzenie nowego centrum kulturalnego, w którym mogłoby się mieścić chociażby filia Młodzieżowego Domu Kultury czy biblioteka. Stawiamy na naszych radnych, na naszych kandydatów, liczymy na Państwa głos i zachęcamy do wsparcia wszystkich naszych kandydatów. Okręg numer 4, czyli Śródmieście i Stare Miasto, to jest okręg, którym bardzo dużo zostało zrobione w ostatnim czasie. Wspomnę tylko choćby remont placu Jana Pawła II,
Kamionka Piast, która została świetnym terenem rekreacyjnym, różnego rodzaju ulice, Katowicka, 1 maja, plac przy dworcu PKP. Także trzeba powiedzieć, że wiele zostało zrobione, natomiast na pewno będziemy chcieli przywrócić blask placowi Mickiewicza, tutaj, który mamy po sąsiedzku. W dalszym ciągu będziemy także remontować infrastrukturę przyszkolną i obiekty sportowe na terenie całego miasta Opola, a także doprowadzimy do remontu pozostałych części tych uliczek, które jeszcze na Śródmieściu i Starym Mieście zostały, bo stosunkowo niedużo zostało do wyremontowania, natomiast myślę, że ta kolejna kadencja będzie ku temu, żeby właśnie naprawić resztę jeszcze tych ulic w Śródmieściu. Dziękuję. 9 lat rządów miastem za mną, więc czas też jakby na oczywiście pokazanie tej drużyny, która pomogła mi przez te 9 lat miastem zarządzać, ale też na nowe twarze, które wnoszą nowe pomysły. Słuchają też mieszkańców, którzy mówią takim głosem, pomysłami, które chcemy usłyszeć, bo do tej pory do nas nie docierał, więc rzeczywiście jest też miejsce na nowe twarze i nowe pomysły, szczególnie w tej kwestii związanej z dbaniem o osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie w kwestii rowerzystów czy transportu zbiorowego albo senioralnej polityki, więc tym bardziej się cieszę, bo to jest taka dodatkowa świeża krew, która nas wzmacnia.